Przestań go bić w tak czułe miejsce, co ty robisz? A on w ogóle wygląda, jakby mu się to podobało, nie? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Paint the Town Red. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy tutaj na krześle. Jest dość dziwna sytuacja, bo on ma jakieś dziwne narzędzia tutaj i jakoś dziwnie się cieszy z tym młotkiem. Przepraszam pana, czy mogę stąd wejść, w sensie... Pójdę. O, tu drzwi nawet nie ma. Ja myślałem, że to są drzwi, a to są schody po prostu. Czekajcie, czyli można uciec z piwnicy po cichu? On nie ogarnął. Czekajcie. O! Drugi! Z pistoletem jeszcze! Z pistoletem, przepraszam! Mam krzesło! Mam krzesło! Krzesło! O! Pa! Kto tu te... A, nie ma naboi. Dobra, chciałem powiedzieć, kto tu teraz rządzi, ale... Proszę, proszę, proszę leżeć. Ej, nie no, teraz czas się po prostu na nich zemścić. Leż. Ej, to jest takie okropne, przepraszam. Leż, przepraszam. Nie wiem, czy mnie chcieli sprzedać na organy, czy coś, ale to jest jakiś gang. Ten ziomeczek w ogóle się nie przejął, on pali sobie fajkę. Pali sobie fajkę, jakby to była codzienność dla niego, nie? Jego kolega tutaj brzuszki robi, zaczerwienił się aż na twarzy, zobaczcie. Ej, poważnie, ile tu ich jest? Czemu on pije... Czy on pije butelkę do góry... Do góry... Do góry nogami? Zobaczcie, to już jest ten stan bycia pijanym, nie? Kiedy... Nawet trzymać poprawnie... Butelki nie umiesz. Dobra, bo ja chciałbym wyjść z piwnicy. Mapa się nazywa Wyjść z piwnicy, a nie z jakiegoś wielkiego budynku. Ja tutaj, proszę, proszę, wyszedłem z piwnicy. Dajcie mi stąd normalnie uciec. Nie no, ile ich jest? Ile ich tu będzie? Jeszcze tu są drzwi, które prowadzą do niczego. Oni pistolety jeszcze mają. Ej, nie wiem, ile w tej maszynie jest gwoździ, ale chyba nieskończoność, bo ja tak strzelam cały czas. Okej, nie potrzebuję żadnej maszyny do wbijania gwoździ. Proszę, bardzo. Nie no, kim wy jesteście? To jest jakiś gang normalnie. Co? Jeszcze są wyposażeni w bronie. Nie no, słuchajcie, wielki bank, handlują ludźmi i tak dalej, a w sejfie to. W sejfie mają 50 tysięcy dolarów. To jest żało. Ziemeczku, nie musisz udawać, że... Jeszcze mrugnął. On ma dosłownie takie... Jezu, zabił wszystkich moich kolegów. Nie mrugaj, proszę, nie mrugaj. No, mrugnąłem. Podchodzi do mnie, podchodzi do mnie. Co? Co? Aha. Nie no, jeszcze jakimś cudem żyje. Nie wiem, jakim cudem. Nie potrafisz... Czaj, zostaw tą gitarę. Nie potrafisz nie mrugać przez chwilę, a potrafisz żyć z czaszką na wierzchu. Wracaj... Do spania. Aha, czyli cały czas w tym samym miejscu było wyjście. Tylko po prostu stwierdziłem, że się zemszczę i wszystkich się pospędę. Bo wcześniej po prostu nie dało się wyjść. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na jakiejś arenie, gdzie jest normalnie sklep. Ale gdzie my mamy niby pieniądze? Dobrze, idziemy do sklepu na zakupy. Mamy tutaj naszego super przyjaciela. To jest za darmo? Tak, okej, bierzemy wszystko, czemu nie? Chociaż pierwszy raz w sumie widzę tą tarczę. I czy ci? Oni po prostu wychodzą z tej bramy. Tylko jak oni mają mi zrobić krzywdę, gdy nie mają żadnej broni? A bo tutaj się odblokowywują te walki cały czas. Czy mogę wszystko na raz? Ja bym wszystko na raz puścił po prostu, ale... Widzę, że się nie da. I ciekawi mnie w sumie, co jest na końcu, bo już pokonałem 6 takich grup. I tutaj... Wow! Wow! Co to, jakieś Star Wars? Czy co to jest? Mamy niebieski klucz. I zobaczmy, co tutaj w środku. W środku jest kolejny sklep. Bo... Zobaczcie, on potrafi zatrzymać broń oczami. Mamy tutaj masę, ale to masę broni. Możemy też się uleczyć. To się w sumie przyda. Pistolet zostawię na później. Co to jest? Czemu? Czemu wpuścili jakiegoś demona do areny? Bombą go po...
nie, no kocham tą grę po prostu. Nie no, jeszcze jakiś lord się zrespił, no przepra... Co to? Co to ma być? Czemu jakiś Darth Vader się zrespił? Idź mi... Nie no, magia... Magia na niego praktycznie nie działa. Ziomeczku. Zio... Uuu, rozwaliło mu jego tarczę. Ale nadal ma swój miecz świetny i jest mega niebezpieczny. Op. Op. Darth Vader wykonany. Przepraszam bardzo, czemu policja z więźniami mnie goni? Wy nie powinniście ich próbować zatrzymać? Czy o co tu chodzi? Jeszcze połamało się do jego głowie. No mamy kolejnego lidera, proszę bardzo. Wow, przeżył to. Dobra, on jest serio... Serio wytrzymały? Nawet porażenie prądem nie zrobiło na niego większego... Wraże... Nie... Co on harpunami strzela? Co to ma być w ogóle? Zostaw ten... Harpun. Od kiedy tym można strzelać? A dobra, już sobie przypominam, rzeczywiście można było tym strzelać. Możemy się pozbyć teraz tych potworów ogromnych. Ogólnie widzowie jest problem. Nie mam już broni żadnej. Zostało tyle walk, to jest jakieś 8 walk, a tu są jakieś potwory zaczęły wychodzić. No co to ma być? Przecież ta siekiera jest mniejsza niż wasza ręka. Wy jesteście w ogóle bojownikami? Przecież jak oni by mnie kopnęli, to ja bym wyleciał w kosmos. Jak ja mam z nimi wygrać? Nawet żadna magia na nich nie działa. W żaden sposób, zobaczcie. Ich to bo... O, dobra. Ten akurat padł. Ale zazwyczaj po prostu się palą. I bie... Okej, ja tu jestem po prostu jakiś... Mega... Nie no, 20 minut w to grałem, mam dość. Ale mamy jeszcze jakiś klub bokserski. Czemu to jest tak wyglądająca ulica, jakby ktoś miał mnie tutaj zaraz po... Czy tam bije właśnie ktoś, kogoś? Do tyłu nie można się cofnąć, bo jest ściana. To jest po prostu moje przeznaczenie, że ja muszę iść do klubu bokserskie. Zobaczmy najpierw, co tu się dzieje, nie? Okej. Bierzemy nóż, jakby co? Będziemy honorowym bokserem, dzień dobry. Ja tutaj chciałbym tylko przejść, tylko tutaj tak po cichutku. Pan nie zwraca uwagi, ja jestem po prostu gwiazdą tutaj bokserską. Dokładnie tak, nie patrz na mnie. Powiedziałem, nie patrz na mnie, bo źle to się... O, właśnie, bo źle to się skończy. Co tu się dzieje? Jest jakiś wielki gość. Jest jakiś mały gość, który bije go... Bije... O nie, przepraszam. Przepraszam. Ile tu jest ludzi? Co tu się dzieje? Ziomeczku, ja ci chciałem tylko pomóc. On cię bił w najmniej chciane miejsce. Co jest? Ej, ale to serio dobrze wygląda ta arena. Zobaczcie, jak ona jest ogromna. Ziomeczki, ja chcę tu wejść, dołączyć do was do walki. Przestań go bić w tak czułe miejsce. Co ty robisz? A on w ogóle... Wygląda, jakby mu się to podobało, nie? I czemu to jest Among Us? Dobra, wchodzę. No czemu wszyscy muszą się bić? A ten mały pad na hita w ogóle. Wykorzystajmy katanę. Ta katana... Jakim cudem ty żyjesz, gościu? Ty serca nie masz, płuc nie masz. Jakim cudem ty oddychasz? Dobra. Ten level nazywa się niewidoczna ucieczka. Mamy tutaj dość skromne warunki. Nie wiem, czy mam 4 drzwi od więzienia, nawet 5, tylko 5 są schowane w ścianie. Nie wiem, czemu dali mi rurę, ale okej. I jak widać, bardzo mało podejrzane przejście, że dosłownie policjant wchodzi, to on nie widzi tego przejścia. To jest tak przemyślane. Nie wiem, to ma być wentylacja, czy co? Dobrze, zgaduję, że tędy uciekamy. Mamy tutaj naszego kolegę. Siomeczku! Ja nie wiem, czy ty jesteś przestraszony, czy co, ale ty zbudowałeś tu tak genialne przejście, ucieczkę z tego więzienia, że ja już dosłownie jestem na zewnątrz, ale dobra. Jako, że to jest niewidoczna ucieczka, to ja nawet nie potrzebuję broni. Po cichutku
Po cichutku tu schodzę. Okej. Okay. Okej, okay, teraz po cichu. Ja nie wiem, jak oni mają mnie nie zauważyć, nie? Po cichu. Ja... Ten... No... Wypuścili mnie już i... Mogę iść. Naprawdę. Naprawdę mogę iść, no przestań! Zobacz, że twoi koledzy w ogóle mnie nie gonią. Przestań, dobra. Idziemy tędy, po cichutku. Dzień dobry. Po cichutku, tylko jedna osoba nas goni. Ej, to jest serio niewidoczna ucieczka. Dobra, czasem niewidoczne musi być trochę brutalne. Okej. Ja ich miałem tylko uśpić, a nie... Same nogi zostały. Dobrze, przepraszam. Teraz po cichu. Czemu bokser jest w recepcji? Co on zrobił? Po cichu uciekamy z więzienia. Czemu tu jest szef jakuzy? I czemu on chce nas bić? Jabłkiem jeszcze do tego. Ja tu uciekam z więzienia. No co jest? Czemu policjant z pomarańczą jest? Co tu się dzieje? O. Okej, zatrzymajcie. Zatrzymajcie go. A ja po prostu mogę iść? No. Wiecie, że tak mnie nie dogonicie, nie? Ale okej, na razie. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Co tu jest w ogóle? Czemu tu nie wygląda, jakby był pokój, a jest pokój, w którym nic nie ma? Można wyjść... Nie, no, nie wiem, kto to robił, ale zrobił gorzej niż ja. Także ja was żegnam. Pa. Pa.